Znajdujemy się w dzielnicy Główna w Poznaniu, gdzie funkcjonuje Społeczne Centrum Kultury Fyrtel Główna i to właśnie tutaj odbywa się druga edycja programu rezydencji społeczno-artystycznych pod hasłem Z natury rzeczy. Eksplorowaliśmy ideę szabru razem z mieszkańcami Poznania, osobami zaangażowanymi lokalnie. Prowadziliśmy działania Site Specific. Projekt opierał się na warsztatach twórczych. Warsztaty te związane były głównie z dyskusjami, z zbieraniem, kolekcjonowaniem wspomnień. Sadziliśmy drzewa niczyje. Oddawaliśmy się tradycyjnemu szabrownictwu, gdzie zbieraliśmy rzeczy niczyje, rzeczy, które uznaliśmy należą do wszystkich, tym samym należą do nikogo. Czyli kwiaty, owoce, inne dary. Natury. Udało nam się stworzyć przepiękne kukły, które nawet mają oczy, mają też torebki, mają sukienki. To jest wszystko zrobione z roślin. Jesteśmy kolektywem twórczym Collect Touch. Nasza rezydencja trwała przez miesiąc, cały sierpień działałyśmy na Głównej. Miała tytuł Na Głównej jest ciało. Starałyśmy się zachęcić mieszkańców do świadomej pracy z ciałem, świadomego ruchu. A że wszyscy mamy ciało, niezależnie od tego jakie ono jest, to potrafimy tańczyć, potrafimy się ruszać. I taki był nasz główny cel. Chciałyśmy, żeby nie tylko spotykać się z ludźmi, którzy przychodzą na nasze warsztaty, ale też wychodzić w przestrzeń. I nie myśleliśmy jako uczestnicy zupełnie o tym, że ktoś może na nas patrzeć. To było dla nas bardzo ważne. Naszym zadaniem jako Społecznego Centrum Kultury jest sieciowanie i łączenie naszych potencjalnych odbiorców i odbiorczyń wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych. To są rezydencje społeczno-artystyczne. Ale chodzi przede wszystkim o to, żeby zaangażować w twórcze procesy społeczność lokalną naszej dzielnicy. Nie stawiamy na ilość odbiorców, ale na jakość i na to, jak przeprowadzony jest ten proces twórczy prowadzony przez artystów i artystki, bo jeśli ten któryś z projektów, czy to szaber, czy Na Głównej jest ciało, dał coś choć jednej osobie, to znaczy, że ta praca miała sens.